Ten schron wygląda jeszcze całkiem, nie najgorzej. I tutaj ten rejon był bardzo solidnie umocniony. To były umocnienia przygotowane na pierwszą wojnę światową, podczas w sumie pierwszej wojny światowej, bo w 1915-16 roku były to opory przygotowane typowo na, piechotę, niezbyt duże, łatwe do wysadzenia. Popatrz następnie. No i właśnie psia wyspa i znak zapytania. To wielu, badaczy, którzy badają właśnie te schrony, docierają do tego zdjęcia. To jest zdjęcie z, opisane Kleinstrenglem, czyli stręgielek przedwojennym. No i nikt nie może tak naprawdę się dowiedzieć, w którym miejscu stały te baraki. Mówi się na to psia wyspa. To był budynki 108 dywizjonu, który budował właśnie te, schrony na tym terenie. I nikt nie może tak naprawdę dotrzeć, w którym miejscu dokładnie te, budynki się znajdowały. One już w 16 roku zostały zdemontowane i wywiezione po prostu. Poproszę następnie. Kwatera Himmlera, kwatera Hochwald, czyli po polsku wysoki, las. Himmler to, był naprawdę, w cudzysłowie, ważny gość podczas II wojny światowej, bo był szefem i tak naprawdę stworzycielem SS i Gestapo. No i co można o tym miejscu powiedzieć? Takich schronów było 5. Teraz tak naprawdę w dobrym stanie no, pozostał tylko ten Himmlera. Dlaczego? Bowiem 4 pozostałe były o grubości 2 metrów i łatwe były do wysadzenia. Schron Himmlera był podwójnej grubości, miał 4 metry ściany, no już wysadzić go było o wiele trudniej. No, dlaczego tą kwaterę Himmlera pobudowano w Pozezdrzu? Powody były 2. Pierwszy, taki prozaiczny, to był blisko po prostu linii kolejowej Giżycko-Węgorzewo, czy Kruklanki Węgorzewo. No i w tym miejscu łatwo było dowieźć towary budowlane. Drugi powód jest taki, że był dobrze skomunikowany. Bardzo dobry dojazd do Wilczego Szańca, czyli do Hitlera. Po drodze był pałac w Sztynorcie, a w Sztynorcie swoją siedzibę miał Ribbentrop. No i dobrze skomunikowany także z Amerykami, gdzie były główne dowodzenia wojskami lądowymi. Także no to, są te powody. I poproszę następny. Ostatnia taka ciekawostka z naszego regionu, to na pewno wszyscy wiedzą, że ta linia kolejowa działała. Nie wiedzą wszyscy, że Węgorzewo było mocno zapóźnione w XVIII wieku, ponieważ to było ostatnie miasto powiatowe, które doczekało się kolei tutaj w regionie. Potem mocno się rozwinęło ta kolej tutaj, bo podciągnięto do Kruklanek, do Giżycka i stała się ważna. I dokąd można było na przykład z Pozezdrza dojechać? Do Węgorzewa to wiadomo. Z Węgorzewa bezpośrednio można było dojechać do Królewca. Z Pozezdrza można było dojechać do Olecka, z Olecka do, Suwałk. Także Pozezdrze było naprawdę dobrze skomunikowane przed wojną. No i to, te pozostałości są dobrze widziane do dzisiaj. Tu na zdjęciu to pewnie każdy rozpoznaje, że to jest dworzec w Pozezdrzu. No i dlaczego nie ma? No wiadomo, Rosjanie wszystko, co, mogli, to zdemontowali po II wojnie światowej. Wszystko trofieje na zdobycz. No i, do Rosji niestety. Natomiast linia do Kruklanki Giżycko działała jeszcze po II wojnie światowej. To pewnie jeszcze sporo osób jeździło. Także to, wiemy. No niestety tej, do Węgorzewa nie podciągnięto już później. Dobrze, poproszę następny. Tu już notatki mi są niepotrzebne i mam nadzieję, że parę osób w końcu uda mi się zaskoczyć. Czy wiedzieliście, że na Mazurach były osady na wodzie? Tak. Pieczarka. W bardzo wielu miejscach, bowiem na Mazurach było aż 30, odkryto 30 takich osad na jeziorach. I budowane były, szacuje się, że 3000 lat temu już budowano takie osady na tym terenie. Te pierwsze odkryto w Olecku. Pani była z Kowal Oleckich, to jest chyba blisko. Tak. A, pani jest. No to może słyszała. I to zupełnie przypadkiem zostało odkryte w XIX wieku. Gdy osuszano jezioro, okazało się, że jest kwadratowy teren, który wystaje, pale z jeziora. Okazało się, że takie, miasteczka na wodzie były budowane i to nie tylko na Mazurach, bo były takie w Szwajcarii i w Wielkiej Brytanii odkryte, także takich miejsc było dużo. Następne. Małga. To mam nadzieję, że przynajmniej o tym nikt nie słyszał. Jest to miejscowość, mała wioska, nie taka mała, bo licząca ponad 500 mieszkańców przed II wojną światową. No i okazuje się, że II wojna światowa niestety dla takich miejscowości często w Polsce była tragiczna. I poproszę następny slajd. Co z niej zostało? Tyle zostało z 5-osobowej miejscowości po II wojnie światowej. Najpierw bardzo mądrzy Polacy za PRL-u wymyślili sobie, że zrobią z całej miejscowości poligon. I wyczyszczono praktycznie nic. I pytanie, dlaczego powstała się ta wieża kościelna? Bo była dobra do obserwowania pocisków.
bo były próby rakietowe jakieś tam, ja się nie znam na wojskowości, także się nie wypowiadam, w każdym razie była dobrym punktem obserwacyjnym. Jak w 90 roku zlikwidowano tą jednostkę wojskową, no to w odwecie powiedzmy Polacy wszystko wynieśli i nie został żaden barak wojskowy do tej jednostki, także tylko ta wieża kościelna niestety została koło Szczytna. Koło Szczytna, także kawałek. Był artykuł w gazecie o tej wojsce. Był artykuł w gazecie, w Radio Olsztyn była fajna, fajne słuchowisko na ten temat, także można się sporo dowiedzieć. Poproszę. Kto zaczął żeglować na Mazurach? Jak Państwo myślą? No może nie, nie. Już krzyżacy, powiem szczerze, że zapomniałem jak się nazywał pierwszy tutaj wielki mistrz zakonu krzyżackiego, ale pierwszy mistrz zakonu krzyżackiego wybrał się drogą wodną z Węgorzewa przez te wszystkie, wtedy jeszcze nie było takich kanałów, ale były jakieś rzeczki, czasem przeniesiono to, ten statek i wybrał się z Węgorzewa w 1440 roku, czy wcześniej. A wybrał się aż do Bałtyku tą drogą. Ale co ciekawe, to krzyżacy dużo więcej ciekawych rzeczy tutaj robili, bo mi się okazuje, w wielu publikacjach można spotkać taką informację, że krzyżacy upuścili parę metrów poziomu wody. Że to jezioro było połączone, było jednym wielkim jeziorem. Tutaj Mamry z tej strony, może ze Śniardwami w całości oczywiście nie, ale było dużo obniżony poziom wody. No i naprawdę dużo ciekawych inwestycji krzyżacy tu robili. Zaraz dojdziemy do Rynu, tam też fajne rzeczy robili. Poproszę następny. Otóż w Rynie są dwa jeziora. Ryńskie to duże, gdzie widzimy żeglówki. Jak przejdziemy się trochę dalej, jest jezioro Ołów. I one są na różnym poziomie. To znaczy jedno jest troszeczkę wyżej. To Ołów, które jest położone dalej. I ten młyn, który jest położony nad jeziorem Ryńskim, jest zasilany tunelem pomiędzy dwoma jeziorami. Wykorzystano taką naturalną siłę wody, czyli różnicę poziomów, po prostu do napędzania koła młyńskiego. No i ten tunel jest do dzisiaj. Można przejść, zobaczyć, taka fajny mały kanał wypływa. Jak jest to jezioro, tutaj z boczku wypływa kanał i te koło do dzisiaj działa. Poproszę następnie. Gdzie jest największy rynek w Polsce? No tak. Nie, w Olecku. Bardzo dużo osób zawsze mówi, że pierwsze co się kojarzy to Kraków oczywiście. Ale okazuje się, że jest największy. To nie jest typowy rynek oczywiście jak w Krakowie, bo widzimy, że w środku jest park. Natomiast 300-400 lat wcześniej podobno był jeszcze dużo większy. Jeden z admirałów, to oczywiście są poniekąd legendy, ale jeden z admirałów się zakładał z innym, że stając na jednej stronie rynku nie będzie widział swojego oddziału, jeżeli ten oddział stanie po drugiej stronie, no to na pewno przesadę, ale mógłby być dużo większy. I dzisiaj tak jest największy w Polsce i jeden z większych w Europie. Po prostu.